Dadzą parę groszy, a zabiorą drugie tyle. Czyli wola pani, żeby nie zabierali i nie dawali? Nie, żeby nie dawali i takich cen nie było. Która powinna kosztować? Ile? 4000. 4000 co najmniej teraz powinno być, tak. W tych cenach. A może rząd zrobi coś z tymi cenami? Wiem, ja się nie znam na polityce, nie interesuje mnie, bo ja uważam, że w tej polityce to gorzej jak z dziećmi. I zawsze było źle dla pani, tak? Ani zapisu pani nie zdawała, ani z Platformy? Dla nikogo, dla mnie to... Nowi by się przydali, młodzi w polityce, w Sejmie? No, może być, może jakby coś z młodzieży było to... No to nieźle. Co mają ludzie zrobić, jak mają 1200 niektórzy, 1500? Dużo gotować, żeby zaoszczędzić na jeśli się dużo gotuje. Pani oszczędza? To oszczędzam. Na jedzeniu na przykład, tak? To jakieś oszczędzanie. Bo tylko umiejętność gospodarowania tym, co mam. Bo jeszcze ja muszę się dzielić z dziećmi. Duda ogłosi wybory 15 października. Na kogo głosować? I wybiera się pani? Wie pan co? Jest na kogo głosować w ogóle? Nie. Nie ma. Czy ani pani, ani za Tuskiem, ani za Kaczyńskiem, ani za PiS-em? Ale jaki powód, że pani się na nich zawiodła? Pamiętam. A modlą się tylko, ale diabła mają pod skórą. No nie, ma pani 13, ale to 14. Pomogło to coś czy nic? Niewiele pomogło, bo... Pomoże w tych czasach jednorazowo? No. To musieliby... Jedna emerytura powinna kosztować... Ile? 4000. 4000 co najmniej teraz powinno być, tak. W tych cenach. W tych cenach. Bo wypadają zdarzenia losowe, no na przykład... Nie, na przykład darmowe leki obiecuje rząd. Były do tej pory darmowe leki? No, cukrzykom to pomogło. Pani bo... skorzystała z tych darmowych leków czy nic? Nie, no korzystam. Skorzystała pani? Tak, korzystam. A służba zdrowia jak wygląda? Ile się czeka na FZ? Teraz jest dobrze zorganizowany. Prądzie, na jedzeniu, da się? Na niczym. Czyli pani już... Jedna emerytura czy dwie u pani są? Jak to wygląda? Jedna. I te emerytury? Około. Ze służby zdrowia. Czyli pani w służbie zdrowia pracowała? Tak. To musi być ogromna. Ogromna, tak, jest ogromna. Nic nie wystarcza? No, mam dzieci, także... Pomagają dzieci. Skąd ta inflacja? Przez kogo? Czy rząd ma wpływ na tą inflację? Jak sobie rząd radzi? Nie wiem, proszę pana, ja się tym nie interesuję. Czternastki pomagają, czternastki, dobrze, że to jest. A na przykład, no nie wiem, służba zdrowia jak sobie się radzi? Coś ciężko no, się dostać do specjalisty, ile się czeka? Ciężko jest dostać się do specjalisty. I pani najdłużej czekała? No do endokrynologa najdłużej, gdzieś chyba 6 miesięcy. Dobrze, dziękuję, bo pani może. Tak, a na jedzenie brakuje. Ile emerytur pani ma? 1500 zł. Jak przeżyć za 1500 zł w Polsce teraz? Czy da się wyżyć z tego? Nie da się, proszę pana, nic wyżyć. Za światło płacę 800 zł. Czynsz mnie kosztuje 800 zł. Czynsz pani? Tak. A na jedzenie brakuje. Dzień dobry, jak panie sobie radzą z drożyzną? Czy jest drogo i tak dalej? To ogrywam. Czy jest bardzo drogo dla pani? Dla mnie to jest bardzo drogo. Jako emerytura, tak. Co pani robi? Jak oszczędza pani? Czy co? Pożycza pani? Ja pożyczam, tak. I później oddaję. No jakie mam wyjście? Pani się ratować, jak się da, tak? Tak. A co pani najwięcej wydaje? Ja czynsz, w ogóle rachunki za mieszkanie. Za rachunki ile? Same? Proszę pana, 800 zł za światło. Czynsz już, tak? Nie, bo ja wynajmuję mieszkanie. A, czyli rachunki po 800. Za światło płacę 800 zł z tego względu, że mam gaz, nie mam gazu, mam kuchnię na węgiel. A czynsz ile panią kosztuje? Czynsz mnie kosztuje 800 zł. Nawet z emerytury nie wystarcza na światło i na czym pani? Tak, a na jedzenie brakuje. Gdzie jedzenie, gdzie ubrania, gdzie wyjazdy, gdzie lekarze, gdzie leki? Właśnie, leków nie wykupuję, bo nie mam z czego. Pani już nie ma za co się leci, tak? No nie mam. Kto tu zawinił przy inflacji, jak pani myśli? Nie wiem, proszę pana, kto zawinił, rząd zawinił. A jak sobie rząd radzi według pani? Jest pani zadowolona czy nie bardzo? Ja w ogóle na głosowanie nie chodzę. W ogóle pani? Już nie. Pani zawiodła na wszystkich, tak? Na wszystkich, bo ja jestem dopiero 6 lat w Polsce. A ta 13 emerytura przekonuje, coś pomogło, to coś w ogóle? Coś pomaga, ale to jest mało. To co musieliby zrobić, żeby pani była zadowolona? Musieliby jeszcze więcej dać emerytury. Co miesiąc, żeby było? No, ja co miesiąc biorę. Ile musiała pani mieć tak na rękę, żeby chociaż spokojnie żyć, już nie mówię o luksusach? Nie, o luksusach to nawet nie ma mowy. Pani nad tym marzy, tak? Nawet nie marzę. Ile? 2-3 tysiące, no ile musiałby? No, tak gdzieś koło 3 tysięcy. 3 tysiące, żeby...
Tak, żeby na wszystko wystarczyło na podstawy. Wystarczyło na podstawowe takie rzeczy, na jedzenie, na opłaty, żeby człowiek nie musiał chodzić i pożyczać pieniądze. Dziękuję. O, pytanie. Czy wybierają się Panie na wybory w październiku, 15 października? Oczywiście, że się wybieramy. Jaki powód? Jakby Pani zareklamowała? Niektórzy mówią, że nie opłaca się chodzić. Bo jestem obywatelem Polski i głosuję na Polskę. Patriotycznie, tak? Oczywiście. Czy później już Pani będzie mogła narzekać, a oni nie, co nie pójdą? Tak? Oczywiście. Jest na kogo głosować? No tak. Ma Pani kogoś już upatrzonego? No oczywiście. Radzi Pani? Nie. Nie chce Pani. Nie. Ale ci co są, czy ktoś inny bardziej już? Nie mogę nic powiedzieć. Czy trzynastki pomagają czternastki emerytom? W przypadku emerytów tak. Tu znał pani, dał 3 złote albo 7 złotych i co miałam? Pani w emeryturze jest? No oczywiście. Czy Pani zadowolona z tych 13, tak? 14. No. Oj, przepraszam, no jakiś to zaszczyk troszeczkę jest. Może niewielki, ale jest. A nie wolałaby Pani na przykład co miesiąc, dużo osób mówi, że na przykład 300-400, żeby co miesiąc zamiast tego? No być może. Ale Pani ale... No dobrze, no ale, a wcześniej nikt nie myślał o tym, żeby nam dać 13, 14, albo żeby nam dać 300 zł do pensji, no tak. Do emerytury. Nikt nie myślał na tym. Teraz już bardziej myślą o emerytach. A teraz się zarzuca, że tu kradną, ale no kradną i dają. No nie wiem. Znaczy się nie da. No. Nie wiem, no coś tu nie pasuje. 800+, komu dałaś, komu nie? Młodym. Czy bogaty powinien mieć na przykład, czy ten co pracuje, czy wszystkim?